Cześć, cześć, dzień dobry, witam Cię na moim kanale. Jak już po tytule widzisz, będzie to rozkład na temat osoby, o której myślisz, co wnosi do relacji, co o Tobie myśli, co czuje do Ciebie, jakie ma zamiary, a także z czym się boryka, być może co ukrywa. Zatem jeżeli masz kogoś na myśli i chcielibyście zerknąć, jak karty rezonują właśnie z Twoją myślą, to zapraszam Cię do oglądania. Ja jestem tarocistką Angiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota, numerologia, karta niemskie i rytuały również nie są mi obce. Więcej informacji o mnie znajdzie się na mojej stronie. Link do mojej strony jest na dole. Tutaj macie też informacje na temat kursu tarota w formie wideo, zatem jeżeli Was to interesuje, to zapraszam. Również jest możliwa nauka indywidualna. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie. Jestem również na Instagramie, na TikToku, na Facebooku. Tam są troszkę inne treści niż tutaj. Zatem, jeśli Was to zainteresowało, zaciekawiło, to zapraszam. Jeśli chcecie być na bieżąco, to zachęcam do subskrypcji, kliknięcia dzwoneczka, no i oczywiście udzielania się w komentarzu. Zatem, moi drodzy, będę przechodziła powolutku do prognozy. Mamy tutaj trzy karty. Pierwszą, drugą i trzecią. A tę, którą wybierzecie, będzie nośnikiem właśnie tych emocji, które mogą towarzyszyć w opcji dla Was. Zatem pomyślcie o kimś. Pierwsza, druga czy trzecia karta. Jeśli pomyśleliście o karcie numer 1, to już patrzymy na bieżąco. Tutaj ta osoba. Jest wysoka potrzeba tak zwanej dojrzałości emocjonalnej. Są też podteksty tutaj. I teraz tak, co ta osoba wnosi do tej waszej relacji? Może uważać, że czegoś tu brakuje, jest taki niedosyt, ale również ta relacja, zastanówcie się, czy nie powoduje też tego, że musicie coś poświęcić, bądź w jakiś ten sposób ta osoba wnosi, generuje, nazwijmy to, poczucie jakiejś straty, być może tęsknotę. Co ta osoba o Was myśli? Karta Sprawiedliwości jest kartą, która mówi o tym, że ta osoba Was podsumowuje, uważa Was za uczciwą osobę, kogoś, kto również działa w zgodzie z jakimiś ogólnoprzyjętymi zasadami, ale tutaj obserwuje, podsumowuje. Co do Was czuje? Piątka mieczy. Ta osoba obawia się, że te emocje, które czuje, nie do końca są właściwe. Być może tutaj jest historia taka, że ktoś coś by chciał, ale wycofuje się. Piątka mieczy też jest kartą, która mówi o tym, nie wiem, czy mi wolno. Piątka mieczy to jest karta też takiej błędnej diagnozy emocjonalnej. Zatem tutaj ta osoba tak naprawdę nie wie, na jakiej płaszczyźnie z Tobą i wobec Ciebie może zmierzać, czy też poruszać się. Jakie zamiary są? Siódemka pentakli. Siódemka pentakli jest kartą, która mówi o tym, że ta osoba może chcieć powoli budować tę relację. To, czego skrywa ta osoba, królowa pentakli, ta osoba nie czuje się też, nazwijmy to, osobą ważną, czy też na tyle wartościową, żeby w stosunku do Was zmierzać, ale również karta królowej pentakli bardzo często mówi o tym, że mamy jakieś problemy natury tak zwanej rozwojowej i stąd może też to powodować właśnie jakieś poczucie straty. Jeżeli to jest relacja, która się dopiero Wam rozwija, uważajcie, czy ta osoba nie jest tą, która chce od Was jakiejś korzyści. To jest w przypadku, gdy jesteście dopiero co w trybie poznawczym. Jeżeli już w jakiś czas się znacie, to tutaj jest brak tej wartości własnej, poczucie straty, nieumiejętność określenia się emocjonalnego, podsumowanie i też pielęgnowanie. Natomiast jeżeli jest to status relacji dopiero co poznawczej, to tutaj kalkulacja w emocjach i tutaj status ma znaczenie w historiach właśnie tej znajomości, a może próbować w jakiś ten sposób pokazywać troszkę emocje inaczej. Zobaczmy, co tu w karcie się zarysowało dla Was jako podpowiedź. Szukasz miłości swojego życia? Spójrz w lustro. Zatem wybraliście tę kartę, grupę kart, to macie informacje właśnie odnośnie osoby, o której myśleliście. Druga grupa kart.
I tutaj jest, co ta osoba wnosi? Czwórka pentakli, to pewnie jest hermetyczna jakaś relacja. Relacja czy też znajomość, która będzie się nosiła jakimiś własnymi zasadami. Co ta osoba o was myśli? Być może zwlekacie z pewnymi rzeczami, bądź nie umiecie czegoś skończyć, co zaczęliście, ale też uważa, że powinniście z czegoś się wyswobodzić, wyleczyć, przepracować. Emocjonalnie ta osoba gdzieś tam też uwalnia się, czyli tutaj karta sądu ostatecznego jest kartą uwalniania się z historii emocjonalnych, czyli nie idzie do was emocjonalnie, tylko uwalnia się z tego, co jest w przeszłości. Zatem ten angaż wobec was nie do końca gdzieś tam się aktywuje. Jakie są zamiary, kochankowie? Karta kochanków bardzo często mówi w historiach, gdyby to była współpraca, właśnie chęci współpracy, a tylko obawia się, czy gdzieś tam przedwcześnie z czegoś nie zrezygnujecie. Natomiast jeżeli to jest relacja, która gdzieś tam jest na tle i nośnikiem właśnie romantycznym, to tutaj raczej będzie ta osoba chciała iść w tryb romansu niż związku na tej zasadzie. Natomiast jeżeli tutaj co ukrywa, siódemka miecz, może ta osoba lubić funkcjonować w półprawdach i nie nazywaniu pewnych rzeczy po imieniu w tej konfiguracji, w tej konfrontacji i wobec was. Siódemka mieczy to też jest karta, która mówi o tym, uważaj, czy ta osoba w jakiś tam sposób cię nie kopiuje. Jaka jest podpowiedź tu? Mowa jest srebrem, proszę, a czasami milczenie jest bardziej złote. Niesamowite. Dobrze, zobaczmy, co tutaj wyszło do grupy trzeciej. Co ta osoba wnosi do relacji? Szóstka mieczy. Komunikację. Być może ta osoba lubi z wami rozmawiać, być może relacja na odległość, być może z dystansem. Karty tutaj pokazują też, że ta osoba może uważać, że wy nie wykorzystujecie swojego potencjału, ale również ta osoba może mieć tendencję takich myśli, które mówią, a zobaczę, jak ta druga strona zareaguje. Co do was czuje? Ósemka mieczy, ta osoba sobie nie pozwala na aktywację emocjonalną, ale również uważa, że emocje, z którymi się może wyswobadzać, w jakiś to sposób nie będą mogły ujrzeć światła dziennego. Ale ta osoba sama tak zdecydowała, bo w emocjach są tu związane ręce, ale związane ręce przez pryzmat braku podjęcia ważnych decyzji. Karta w zamiarach jest kartą dziesiątki różdżek. Może ta osoba was finalnie troszkę obciążać. Może w jakiś ten sposób, możecie czuć się czasami zmęczeni, być może właśnie tą postacią, ale również ta osoba może, bo to są zamiary dziesiątka różdżek, możecie czuć się obciążani, ale ja mam wrażenie, że to jest taka trochę nadgorliwość ze strony tej osoby, czyli nie chce źle, a może chce chcieć za dużo wobec was. I karta to, co ukrywa rycerz różdżek. I teraz tak. Jeżeli jesteście relacją, w której mieszkacie ze sobą, to ta osoba może chcieć się nosić ze zmianą przestrzeni, przeprowadzką, wyprowadzką, bądź w jakiś ten sposób ma historię tak zwane z jakąś podróżą w ukryciu. Być może chce gdzieś wyjechać, a jeszcze o tym nie wiecie. Jeżeli jesteście relacją, która się dopiero co poznaliście, bo status w prognozie ma znaczenie, to tutaj może ta osoba chcieć funkcjonować w relacji na odległość, bo szóstka mieczy bardzo często jest kartą relacja na odległość i tak mi jest dobrze. I tutaj też poprzez to może mieć wrażenie, że nie wykorzystujecie jakby całego potencjału, przynajmniej jedna ze stron. Tutaj jest tak zwane jakieś blokady własne, co może obciążać tę relację. To wszystko zależy, jaki też macie status. Jeżeli pomyśleliście o sobie, która w jakiś ten sposób jest w pracy czy ze środowiska pracy, to ta osoba może w jakiś ten sposób nie umieć zrealizować tego, czego wy od tej osoby być może wymagacie. Natomiast jeżeli to jest wasz szef, to może was ograniczać, a może chcieć was gdzieś przenieść. Dobrze, zobaczmy, co tutaj jest. Karta podsumowująca. Jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu, coś musisz zmienić. Naprzód ku nowym horyzontom. To jest niesamowite, jak te karty rezonują ze sobą. Dajcie bardzo proszę znać, którą grupę kart wybraliście, jak ona z wami rezonuje.
Tutaj starałam się nie ukonkretyzować stricte tylko i wyłącznie w historiach emocjonalnych, miłosnych, bo umówmy się, nie tylko takie relacje są w naszym życiu i nie tylko o takie pytamy. Także mam nadzieję, że ta wskazówka, ta podpowiedź pozwoliła Wam również określić, być może dostrzec to, czego wcześniej nie zauważaliście. Jeżeli potrzebowaliście potwierdzenia, to też być może właśnie je otrzymaliście. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Pamiętajcie o łapce do góry, pamiętajcie o subskrypcji, no i oczywiście pozostawienia na po sobie komentarzu. Dziękuję Wam za wspólny czas. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce.